Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, bardzo wielkopostnie, marcowo i oczywiście wiosennie. Jak Państwo zauważają, jesteśmy w jednym z kościołów suwalskich, jest to kościół świętego Wojciecha, znamy na pewno ten kościół, dlatego też pozdrawiamy całą wspólnotę świętego Wojciecha na czele z księdzem proboszczem i księdzem wikariuszem, życząc im wszystkiego najlepszego, nade wszystko Bożego błogosławieństwa w pracy duszpasterskiej. Kochani, no właśnie, jest dzisiaj 20 marca. Co to oznacza? Oznacza to, że miesiąc marzec z górki, już niewiele tego czasu pozostało. Będzie wkrótce nowy miesiąc, miesiąc kwiecień, ale póki co jeszcze cieszmy się miesiącem marcem. Przysłowie w marcu, jak w garcu, no oczywiście powiedziałem, że jest to pierwszy dzień wiosny. Tak, proszę Państwa, pierwszy dzień wiosny, ale proszę zauważyć, wiosny astronomicznej. Ta wiosna rozpoczyna się dokładnie, czy rozpocznie się, zależy, kiedy Państwo ten program oglądają, 20 marca o godzinie 16:33, a jutro początek wiosny kalendarzowej, 20-21 marca. Także zmiana pory roku oznacza też, że wkrótce będzie zmiana czasu. Przejdziemy z czasu zimowego na czas letni. Niektórzy mówią, że będziemy spać o godzinę krócej. Mam receptę, żeby tego nie było. Kochani, wystarczy położyć się godzinę wcześniej i wtedy będzie wszystko w porządku. Nie będziemy mieli pretensji do zegarów, do tych, którzy decydują o tej zmianie. Po prostu, owszem, zmiana nastąpi, ale będziemy spali tyle, ile nam potrzeba, czyli godzina wcześniej do snu i wtedy nie będziemy mieli pretensji, że spaliśmy o godzinę krócej i jesteśmy niewyspani. No ale tutaj tylko tak przy okazji, no właśnie czas Wielkiego Postu. Jak wiemy, ten czas Wielkiego Postu w naszej rzeczywistości staje się takim czasem podwójnym. Mam na myśli oczywiście wojny, tragedie na Ukrainie. Ci ludzie, ci nasi sąsiedzi, którzy przeżywają ten dramat, którzy uciekają z tego dramatu, których jest bardzo dużo i w naszym mieście, i w naszym kraju. Zobaczmy, już ponoć około 2 milionów w wielu innych miastach. Ci ludzie mają naprawdę wielki post, bo nie tylko rezygnują, ale oni się boją, oni cierpią, oni umierają. My wychodzimy im naprzeciw, otwieramy nasze serce, nasze portfele, nasze mieszkanie. W ten sposób pokazujemy naszą gościnność. Taką gościnność oczywiście bardzo nietypowo, bo jeżeli mówimy o gościnności, to wtedy myślimy o tych, których zapraszamy, że siadamy do stołu, cieszymy się, rozmawiamy. Tutaj właśnie ta gościnność jest taką gościnnością specyficzną, ale na pewno jest to gościnność, która dla naszych braci, dla naszych sióstr z Ukrainy bardzo, bardzo wiele znaczy. Oni, jak wiemy, czują się w ten sposób bardzo bezpiecznie, czują się zaspokojeni w sensie jedzenia, czy w sensie spania, czy w sensie ubioru. Mówiłem wielokrotnie, ten Chrystus, który mówi do nas, byłem głodny, byłem nagi, On mówi właśnie przez uchodźców, przez te małe dzieci, przez te niewinne dzieci, przez te matki będące w stanie błogosławionym, przez tych właśnie, którzy uciekli przed dramatem wojny. Jestem głodny, daj mi jeść, jestem nagi, przyodziel mnie. My to czynimy, proszę Państwa, i za to naprawdę Bogu niech będą dzięki. Poza tym właśnie czas Wielkiego Postu to czas rekolekcji, tak? Właśnie zbliża się taki czas, może niektóre parafie już mają za sobą tego rodzaju doświadczenia. Co to są rekolekcje? Jest to czas łaski, czas zbawienia, czas jednania z Bogiem, z ludźmi. Jest to czas pospolitego ruszenia. Włączmy się w te święte dni i zechciejmy skorzystać właśnie z tego rodzaju propozycji, jaką daje nam dana parafia, jaką daje nam właśnie Kościół w czasie Wielkiego Postu. Poza tym też przypominam, że Wielki Post, nabożeństwa wielkopostne to gorzkie żale, to droga krzyżowa. Zechciejmy brać udział w tego rodzaju nabożeństwach. Te nabożeństwa uczą nas cierpienia, uczą nas patrzenia, godnego patrzenia na cierpienie, nie tylko na cierpienie Chrystusa, ale także na cierpienie nasze, na cierpienie właśnie naszych braci, naszych sióstr z Ukrainy. My, kochani, wszyscy albo cierpimy, albo współcierpimy, jak Matka Najświętsza, Matka Jezusa. Jej Syn cierpi fizycznie, jest mordowany, jest prześladowany, jest bity, a ona patrzy na to, ona nie
otrzymuje jakiegoś tam uderzenia w twarz od kogoś, kto jest bardzo złośliwy. Ona patrzy na swojego syna i współcierpi z nim. Jest to właśnie współcierpienie matki. My też współcierpimy razem z Ukraińcami, współcierpimy razem z Chrystusem i w ten sposób nasze współcierpienie nabiera, proszę Państwa, dla nas ludzi wierzących tego rodzaju wymiaru, który jest właśnie tym wymiarem zbawczym. Poza tym, drodzy Państwo, gdy będziemy, myślę, że gdy byliśmy w Kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus odpowiedział: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli nie nawrócicie się, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloę i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli nie nawrócicie się, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowiedź. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję, wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on odpowiedział: panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc. A jeżeli nie, to w przyszłości możesz go wyciąć. Kochani, właśnie pamiętamy pierwsza niedziela Wielkiego Postu, to właśnie na Chrystus, który walczy z szatanem, który uczy nas tej walki skutecznej z szatanem, czyli ze złem, uczy nas tego zwycięstwa. Druga niedziela to Chrystus przemieniony. Chrystus, który właśnie poprzez to przemienienie wzywa nas, byśmy też przemieniali swoje życie, byśmy właśnie poprzez tę przemianę stawali się coraz bardziej lepszymi ludźmi. I dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Chrystusa, który daje nam szansę. Chrystus, czy Bóg, nie chce śmierci grzesznika, grzesznicy, ale chce, żeby nawrócił się i żył. Właśnie ten ogrodnik, czy przykład tego ogrodnika, to właśnie ten przykład tej szansy. Kochani, my korzystajmy z tej szansy. Taka właśnie szansa pojawia się w Wielkim Poście, a zwłaszcza podczas rekolekcji wielkopostnych. Jesteśmy ludźmi, którzy właśnie na pewno taką szansę zauważają i którzy chcą z tej szansy skorzystać. Dawajmy sobie szansę, ale dawajmy też innym szansy. Nie potępiajmy od razu, że jeżeli ona podpadnie, czy on podpadnie, to wtedy niech go tam wszyscy, że tak powiem, wiemy, o co chodzi. Nie, proszę Państwa. Trzeba dać szansę. Jak ten ogrodnik, ogrodnik prosi właściciela tego ogrodu: panie, pozwól, że jeszcze ten rok będę pielęgnował to drzewo. Może wyda owoc. Pozwólmy sobie, pozwalajmy innym. Chrystus nam to proponuje, Chrystus na to prosi, nas o to prosi, byśmy byli ludźmi szansy i byśmy tę szansę zawsze wykorzystywali w sposób godny. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, wielkopostny, dla wielu rekolekcyjny, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.